zmartwychwstanie. Już cały wielki tydzień czekaliśmy na nią. To święta bardzo barwne i bardzo radosne. To wcale nie przypadek, że właśnie są na wiosnę. Gdy się odrodzona przyroda i uśpiona budzi, Jezus śmierć pokonuje z miłości do ludzi. Wielkanoc tradycją posiada niemałą. Wiele z niej obyczajów od dzisiaj zostało. Wielki tydzień zaczyna niedziela palmowa. Kiedyś się nazywała kwietniem lub wierzbowa. Świeże gałązki wierzby bukszpanu z listkami święcono po ozdobieniu machami i kwiatkami. Gdy ktoś palmą święcono, został uderzony. Miał szczęście i drogłobyt na rok zapełniony. Palemki też od nieszczęść mieszkania chroniły, kiedy je gospodynie w domu umieściły. Tuż przed Wielkanocą czas porządkowania wymiotło zimę z każdego mieszkania. Z nią zło i choroby i z domu wyrzucono o czystej duszy, tak żeby mnie pamiętano. Gdy w kościołach milkły dzwony i kołatka zastukała, wtedy wielkie grzechotanie młodzież w mieście urządzała. Z tego zwyczaju niektórzy od dzisiaj korzystają. Z wielkim tygodniu dzieciom grzechotki rozdają. Gdy ostatnie dni postu ludzie przeżywali, z postnymi potrawami chętnie się żegnali. Był pogrzeb żuru, gdy się sagan na ziemię wylewa lub śledzia przybija za karę do drzewa. A na Wielkanoc jaja na stole króluje. Życie i odrodzenie nam symbolizuje. To dziś tradycja pisanek została, a sposób ozdabiania pomysłowa dała. Są pisanki, kraszanki, drapanki, koronkowe wzory, nawet oklejanki. Chronią przed nieszczęściem, pomyślnością przynoszą. Dobrze, że są kury, które jajka znoszą. Koszyczek z wigilii pełen jest pisanek, a przy nich kurczaczek i suchu baranek. Przy baranku babka, suflet i wędzonka. Oto wielkanocna, świąteczna świeconka. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne. Piękne ozdobione, ale niezbyt mocne. Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach. Uświetniły nasze wielkanocne święta. Kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek, która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek. Czy ta malowana, czy ta wyklejana, czy zdobiona wioskiem i glozabowana. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, uświetniły nasze wielkanocne święta. Potem wielka sobota nadchodziła i siedzonka w koszyku szykowana była. Całe kosze jedzenia święcono z jajkami, z wędliną i z szynką pieczoną. Nie brakło w nich baranka, chrzanu, masła, chleba. Dziś w małym koszyczku święcone nie strzeba. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie. Wokół znowu świeczątają mamusie, mamusie. Wszyscy poważni są tego ranka. Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. Święta, święta biją dzwony. Każdy dzwoniak roztańczony. Tańczy, tańczy każdy dzwon. Bimba!
śniadanie, dzielenie się jajkiem, święconki, zjadanie. Stół udekorować świątecznie wypada, na stole jest baranek, mazurek i baba. Radość jest jeszcze większa, gdy mija śniadanie i wszyscy bawią się wspólne zajączka szukanie. Potem śmingus, dyngus, poniedziałek lany. Każdy, kto żywy, tylko chciał być oblany. Pisk, krzyk, śmiech, cała wieś tu biegnie. Wiadra, miski, konwie, dzbanek. Któż się dziś z zimnej wody zlęknie? Chyba tylko ten z cukru baranek. A która za oblewanie obrazić się chciała? Odtąd lipranko męża sobie znajdowała. Wielkanocny poniedziałek stary zwyczaj każe oblewać się wzajemnie wodą, wołać przy tym śmingus dyngus. Dziś wystarczy, by zachować zwyczaj. Buteleczka zwykłej wody lub odrobina perwą albo kiedyś, ale kiedy flamy poniedziałek zdarzało się i całe wiadra. Ludzie śmieli się i bawili. Od podwórka do podwórka i do dzieci wiosą kurka, a niezwykły jest to kurek. Skrzydła z dychty, ogon z piórka, grzebieniasty, kolorowy, wielkanocny, dykusowy. Lato idzie, zima schodzi, nasz kureczek bosą chodzi. Dajcie choć po dwa grosiki, by kogutek miał buciki. Gdy z chaty wygląda okienkiem dziewczyna, kurek wtedy inna piosenka zaczyna. Wieziemy tu kogucika, dajcie jajek po koszyka, dajcie, aby choć ze szczerym, a do tego ze trzy sery dla kogucika. Kuchyjno! Występujemy, zdrowia szczęścia wirszujemy, dajcie też nam, dajcie to na zdrowia szczęścia, nie żałować dla kogucika, kuchyjku! Gospodyni teraz szybko drzwi otwiera, do kobiatki wkłada ciasto kawał sera, parę barwnych jajek kładzie ręką szczodrą, by się w gospodarstwie jak najlepiej wiodło. Dziękuję chłopaki, zaskrzypiały koła. Odjechała dalej gromada wesoła. Od każdego domu wkrótce wcześnie rano zając przyniesie smałkowiki, wiadomo, Wielkanoc. Ale pamiętajcie, czas spędzić mile. Jakie mamy święto? Zastanówcie się chwilę i pomyślcie o tym, nim zacznie się zabawa, że zmartwychwstał Pan Jezus, a to najważniejsza sprawa. Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonał.